Jeżeli chodzi o wygląd, to ładnie jest w tej chwili, ładnie jest, ale ja bym nie stawiała takiego muru. Wykonawca miał to zadanie wykonać do końca sierpnia. Dzięki temu, że zrobił to dużo szybciej, możemy otworzyć miejsca postojowe przy Urzędzie Miasta w centrum już dzisiaj. Na chwilę obecną będzie to parking, miejsce, które będzie bezpłatne. Tak jak Państwo wiecie, mieliśmy uchwałę Rady Miasta dotyczącą miejsc postojowych, które by były płatne, natomiast czekamy na kolejną sesję Rady Miasta. Mamy już ten regulamin, który jest niezbędny do tego typu działań, ustalony z panem wojewodą i myślę, że radni przychylą się do tej decyzji, bo zresztą taka była wola i taka była dyskusja podczas Komisji Rady Miasta, aby był to parking płatny. Ten pierwszy czasookres chcemy zrobić bezpłatny, dlatego żeby można było wymusić ruch pojazdów, żeby mieszkańcy, którzy przyjadą do Urzędu Miasta i będą chcieli tutaj załatwić swoją sprawę, mieli ten czas bezpłatny. Następnie wprowadzimy opłaty, te opłaty będą niewielkie. Wykonaliśmy, tak jak tu widać, odcinek ulicy tak zwanej Nowopocztowej, czyli połączenie ulicy Piłsudskiego z ulicą Butkiewicza oraz parking, taki dziedziniec, który widnieje za tym murem. Dokonaliśmy przebudowy uzbrojenia podziemnego. W zasadzie tak z grubsza to tyle, jeżeli chodzi o zakres wykonanych prac. Taka najważniejsza zmiana to jest zmiana kierunku jazdy na ulicy Krótkiej. Od dzisiaj jeździmy w drugim kierunku, tak? Nie tak jak dotychczas, że od Placu Wolności do Butkiewicza, tylko jeździmy od Butkiewicza do Placu Wolności. Druga taka poważna zmiana to jest wprowadzenie dwóch kierunków na tym odcinku ulicy Piłsudskiego, czyli od tak zwanej Nowopocztowej do ulicy Butkiewicza. Dotychczas to był jeden kierunek, teraz jest to odcinek dwukierunkowy. No i trzecia taka zmiana to jest, że ta nowa ulica Pocztowa ma jeden kierunek, tak jak ten stary odcinek, w tym samym kierunku jest ta zaprojektowana nowa. Także to są takie najważniejsze zmiany, oczywiście jakieś tam zakazy zatrzymywania postoju podchodziły jeszcze, ale to wynika po prostu wprost z przepisów, nie? Że nie można było inaczej tego zorganizować.